Tajemnice światła różańca świętego. Chrzest Jezusa. To wydarzenie nad brzegiem Jordanu rozpoczyna publiczną działalność Jezusa. Nasz Pan wychodzi do świata z życia ukrytego, dojrzały do misji, do głoszenia. Jako człowiek ochrzczony też mam wyjść ze swojego ukrycia, wyjść do świata. Jako wierzący muszę liczyć się z tym, że przejdę swój chrzest bojowy. Skoro jednak sam Chrystus przyszedł podpalić świat ogniem Ewangelii, czy ja sam mam być kopcącą świecą? Czy mam się chować i żyć w kompleksie kościółkowego człowieka? W tej scenie na dalszym planie jest także Jan Chrzciciel, który z pokorą usuwa się w cień. Nie chce błyszczeć, nie skupia na sobie uwagi. Podprowadza swoich do tej pory uczniów do Jezusa i każe im z Nim już pozostać. Radykalizm postawy. Potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. Każdy podział, niepokoje, biorą się z apetytu na władzę i stanowiska. Proszę Cię, Panie Jezu, odsłoń przede mną to wszystko, co skupione na mnie. Skąd biorą się konflikty w rodzinie, w pracy, na świecie? Może właśnie stąd, że często zatracamy poczucie służby. Maryjo, módl się za mną, abym stawał się narzędziem pokoju.